Proszę Pani, jesteśmy na konferencji naukowej w Bukowinie Tatrzańskiej. Za chwileczkę Pani będzie mieć wykład. Czego on będzie dotyczyć? Jakiej tematyki? Dzień dobry, dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. Szanowni Państwo, tematyka, której będę poruszała się w dzisiejszej swojej wypowiedzi, będzie dotyczyła doświadczeń i wniosków wyciągniętych na podstawie unijnej reformy w ochronie danych osobowych. Nie mogę Pani nie zapytać, czy wprowadzenie RODO w Polsce przyniosło pozytywne skutki, czy bardziej negatywne skutki? To bardzo dobre pytanie, bo jak każda reforma, Szanowni Państwo, należy wziąć pod uwagę, że dokonujemy jej oceny i pozytywnej, i negatywnej. W związku z powyższym ja zacznę może od pozytywów, bo niewątpliwie uważam, że tutaj akurat ta reforma przyniosła szereg korzyści dla naszego kraju, w ogóle dla całego systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na korzyści płynące dla osób fizycznych, bo zwróćmy uwagę, że to rozporządzenie dotyczy ochrony osób fizycznych i praw i ich wolności. W związku z powyższym korzyścią, jak za największą korzyść mogę tutaj uważać i uznać, zwiększenie niewątpliwie świadomości społecznej obywateli w zakresie zarządzania ich danymi osobowymi i prywatności. To jest niewątpliwie taka kluczowa, można powiedzieć, wiodąca rola tutaj i korzyść płynąca z RODO. Natomiast oczywiście no jest wiele mankamentów, prawda, też, które krótko mówiąc nałożyły się troszkę na tą unijną reformę, które też wskazują i użytkownicy, i administratorzy. Być może zbyt chaotyczna i nieefektywna kampania informacyjna dotycząca wdrażania, samego wdrażania, procesu wdrażania właśnie procedur wynikających z rozporządzenia unijnego, która doprowadziła do chaosu informacyjnego, jak również do nadinterpretacji zapisów RODO. Prawda, czytamy w przekazach medialnych, że wielu administratorów w sposób niewłaściwy wdrożyło zapisy RODO, powstały właśnie nadmiarowo opracowywane obowiązki informacyjne, tak zwane klauzule informacyjne. W związku z powyższym, no, tutaj można uznać to za mankament. Kolejnym mankamentem, też jeżeli chodzi o wprowadzenie właśnie unijnego rozporządzenia, unijnej reformy ochrony danych osobowych, można wskazać również uwypuklenie i pojawienie się na rynku fałszywych firm oferujących właśnie tutaj oferty wdrożeniowe RODO, gdzie administratorzy bezrefleksyjnie, nie weryfikując, krótko mówiąc, kwalifikacji właśnie tych firm i przygotowania do wdrożenia takiego efektywnego w poszczególnych organizacjach prawidłowości tych procedur. Co też doprowadziło, że w wielu firmach, wielu organizacjach najprawdopodobniej może okazać się w przypadku kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, że to wdrożenie właśnie procedur RODO jest niewłaściwe po prostu. I to jest też jako mankament taki bardzo, można powiedzieć, tutaj też uwidoczniony. Jeżeli chodzi o korzyści, jeszcze bo może skupię się na korzyściach, jeżeli chodzi o unijną reformę ochrony danych osobowych, co jest ważne, że według właśnie tej reformy możemy odczuć znaczne korzyści dla ochrony praw konsumenta w sieci, prawda? Gdzie my jako konsumenci niejednokrotnie nie mogliśmy korzystać z naszych uprawnień, praw dotyczących ochrony naszych danych osobowych. Właśnie RODO umożliwiło nam i wzbogaciło naszą wiedzę i możliwości w zakresie praw i obowiązków dotyczących właśnie praw konsumenckich. Kolejna kwestia dotycząca zmian kodeksu pracy również. Niewątpliwie korzyść dla pracodawców, możliwości wdrożenia chociażby form monitoringu, różnych form monitoringu, a dla pracownika ta informacja, że ta forma monitoringu, te formy monitoringu w firmie obowiązują i on o tym musi wiedzieć, prawda? Co wcześniej też nie było praktykowane. Kolejną kwestią również, Szanowni Państwo, niewątpliwie jako korzyść wynikającą właśnie z wdrożenia RODO, ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej, czyli umożliwienie takich przepływów w strefie B2B, czyli w strefie biznesu, krótko mówiąc, umożliwiającej właśnie swobodny przepływ i wymiany tych informacji. Ale najważniejszą, kluczową kwestią tutaj jest to, że ta świadomość społeczna obywateli zyskała niewątpliwie na wdrożeniu tego RODO i wreszcie no, my jako obywatele, jako społeczeństwo możemy poznać swoje prawa i obowiązki tak, żeby chronić nasze dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem i utratą. A też argumentem, Szanowni Państwo, na potwierdzenie tego faktu jest to chociażby ilość skarg, które są kierowane do Urzędu Nadzorczego. W chwili obecnej jest to około 7 tysięcy skarg, co też świadczy o tej właśnie zwiększonej świadomości obywateli w zakresie ujawnionych nieprawidłowości, naruszeń przez pracodawców, przez firmy, przez przedsiębiorstwa, różnych sektorów, prawda? Pamiętajmy, że RODO dotyczy wszystkich branż, wszystkich instytucji, wszystkich tych organizacji, w których są przetwarzane dane osobowe.
ale najważniejszą kwestią, podkreślam, jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. Tego dotyczy właśnie sam przedmiot rozporządzenia unijnego, ale też uzmysłowienie niejako administratorom, czyli kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane dane osobowe, o konieczności wzmocnienia i ochrony zasobów informacyjnych. Bo, szanowni państwo, to dane osobowe to jest jedna kwestia, ale pamiętajmy, że zasoby informacyjne w organizacjach dotyczą wielu informacji prawnie chronionych, prawda? Są to dane osobowe, są to również tajemnica przedsiębiorstwa, są to również informacje niejawne. Wszelki katalog informacji prawnie chronionych, które są uregulowane odrębnymi przepisami, a powiązane niewątpliwie również z rozporządzeniem unijnym. Także korzyści jest o wiele więcej niż tych mankamentów, ale o mankamentach też należy powiedzieć. Dziękuję bardzo.